i postaramy się na nie odpowiedzieć. Czy Polska jest w trakcie operacji Most 2? Pamiętajmy, że operacja Most 1 odbyła się około 30 lat temu. Wiele wskazuje na to, że powracamy do tej operacji. Panie Marcinie, to jak pan uważa, czy ta operacja Most 2, chociaż chyba taki kryptonim do tej pory nigdzie się nie pojawił oficjalnie, czy ona jest rzeczywiście już w realizacji? No niestety, patrząc z perspektywy ostatniej dekady, to widzimy wzrost wpływów, no, nie tylko doradztwa izraelskiego, ale inwestycji izraelskich na naszym terenie. Przypomnijmy, Tahal Group przejęła znaczącą część udziałów w tak zwanych wodach polskich, czyli ujęciach wody na naszym terytorium, wody pitnej, której tak bardzo brakuje w Izraelu. Przypomnę, że tam większość wody spożywana przez obywateli jest wodą odsalaną, wodą morską. I duża część obywateli z tego powodu ma problemy zdrowotne z nerkami. Mamy do czynienia z przejęciami istotnych fragmentów infrastruktury krytycznej. To znaczy, chodzi przede wszystkim o lotniska. Lotnisko w Łodzi, lotnisko w Radomiu. W roku 2016 zainteresowanie było ze strony firmy IHLS, którą, uwaga, rzekomo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prześwietliła, że nie jest powiązana z Mossadem, a wystarczy wejść na stronę internetową tej grupy. Widać, że zajmuje się systemami bezpieczeństwa. No może nie jest powiązana z Mossadem, ale tam jest tak dużo służb, że może z konkurencją wobec Mossadu, może być Aman, może być Shin Bet czy inne tego typu służby. W każdym razie infrastruktura krytyczna, ujęcia wody, czyli lotniska oraz doradztwa izraelskie. Przypomnę, szarą eminencją, bardzo aktywną, zwłaszcza w okresie rządów ostatnich, czyli zarządu generalnego UKROPOLiN, czyli rządów PiS-u, no to taką osobą, szarą eminencją jest Johnny Daniels, który jest takim łącznikiem. To jest były komandos izraelski, poseł do Knesetu, który tutaj no, zachwala Polskę. No, jeżeli Polska jako krainę, gdzie można się osiedlić i gdzie można spokojnie żyć. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że lotniska mogą być bardzo istotnym elementem, czynnikiem przerzutu obywateli, no to widzimy, do czego to może prowadzić. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że nawet jak niemiecki Der Onet podał, że Izrael sprzedaje Ukrainie broń via Polin, czyli przez dawną trzecią RP, czyli przez system państwo Polin i sprzedaje, prawda, tutaj, a dalej idzie to na Ukrainę, no to widzimy, że zwłaszcza w ostatnich no, kilkunastu miesiącach sytuacja mocno przyspiesza. Ja sam osobiście doświadczyłem, będąc na dworcu centralnym w Warszawie w zeszłym roku, jak był ten no, napływ masowy przesiedleńców z Ukrainy, no to byli tam również tak zwani wolontariusze dla obywateli ukraińskich, ale w języku hebrajskim, którzy obsługiwali tych w języku hebrajskim. I to była znacząca ilość wolontariuszy, więc widzimy, że oczywiście formalnie nikt nie nazwie tego operacją Most 2 i tak dalej. Natomiast mamy ewidentnie do czynienia z próbą no, przyspieszenia pewnych procesów, a biorąc pod uwagę to, co się dzieje w ostatnich kilku tygodniach w Izraelu, te masowe protesty, które, jak sam prezydent Izraela Herzog powiedział, mogą grozić wojną domową i w obliczu jeszcze coraz bardziej napiętej sytuacji z państwami arabskimi, zwłaszcza z Iranem, to może być taki kasus do wywołania czy to wojny domowej, czy wojny z państwami arabskimi lub z Iranem. Może być taki kasus do eksodusu masowego, a gdzie to może nastąpić, jeżeli jakaś znacząca ilość obywateli Ukrainy, no, z tej Ukrainy
no, została przesiedlona tutaj na nasze terytorium i do Europy Zachodniej, no to w ich miejsce może zostać przesiedlona ludność. Czy to izraelska właśnie tam, ale niewykluczone, że również u nas, ponieważ no, przypominam, że po roku 2004 według danych parafialnych, które miałem swego czasu okazję przeczytać, i to z różnych parafii, to mogło nawet około 7 milionów Polaków wyemigrować za pracą do Europy Zachodniej. W samym Londynie mieszka ponad 1 milion Polaków. No to widzimy, że w takie puste miejsca, wiele miast, miasteczek jest po prostu wyludnionych. Mogą nie tylko obywatele Ukrainy zostać przesiedleni. A jeszcze trzeba by wziąć pod uwagę, ale to kwestia na dalszą część rozmowy, no to, co się dzieje z ustawą o sądownictwie, i to trzeba też powiązać z tym, co działo się u nas kilka lat temu. Panie Marcinie, jak w kontekście tego mamy odbierać kolejne już, że tak powiem, fakty związane z obecnością sekty Chabad Lubawicz, zarówno na terenie Ukrainy, gdzie nawet do tej sekty przystąpili niektórzy oligarchowie ukraińscy, ale także w całej Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, bo przecież Chabad Lubawicz pali swoje świece chanukowe zarówno w Pałacu Prezydenckim w Kijowie, pali na Kremlu, pali oczywiście w Pałacu Prezydenckim w Warszawie i próbuje, żeby stała się to taka tradycja, że praktycznie we wszystkich tutaj krajach tak zwanego Trójmorza te wpływy były jak gdyby niekwestionowane. W kilku wypadkach na pewno im się to udało i jest pewna tradycja, że co roku te świece są zapalane. Czy to nie jest tak, no, że to jest wojna zainspirowana przez Chabad Lubawicz i inne ośrodki izraelskie, w której giną Słowianie? Tak, można w ten sposób spojrzeć, aczkolwiek jeśli chodzi o wpływy na Kremlu, no to tutaj one są w ostatnim przynajmniej 15, w ostatnich 14-15 miesiącach od operacji specjalnej na Ukrainie rosyjskiej armii, one są ograniczone. Przypomnę, że niektóre organizacje żydowskie zostały zawieszone. Natomiast jeśli chodzi o Kijów i Warszawę, jak najbardziej, no, wpływy Chabad Lubawicz na partię Prawo i Sprawiedliwość są znaczące. O tym pisał Stanisław Krajski, dosyć dobrze to zostało udokumentowane, te związki, tak też Ihora Kołomojskiego z sektą Chabad Lubawicz i tak dalej, i nie tylko. I powiązania polityków PiS z biznesem na Ukrainie i właśnie z Chabad Lubawicz, którzy są, ta sekta jest mocno obecna w pałacu namiestnikowskim Andrija D., czyli Andrzeja Dudy. Więc to oczywiście się na pewno z tym wiąże, że projekt tej tak zwanej niebiańskiej Jerozolimy po trupach słowiańskich ma zostać zrealizowany najlepiej nad Wisłą i nad Dnieprem, bo cały ten projekt Ukropolin do tego zmierza. Przypomnę, Judeopolonia, plan z okresu I wojny światowej, właśnie obejmował przede wszystkim ziemię Polski i Ukrainy. Również innych państw Białorusi i państw bałtyckich, ale przede wszystkim stolica miała być w Lublinie i obejmować, to jądro miało być na terytorium dzisiejszej Ukrainy i Polinu. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po jednej i drugiej stronie Bugu choćby widzimy wielkie inwestycje, czyli po stronie tak zwanej Ukrainy Zachodniej i u nas w województwie lubelskim, podkarpackim, nawet obszary Natura 2000 są niszczone pod jakieś inwestycje, to możemy w tym kierunku rzeczywiście nasze myśli kierować. A o ile Chabad Lubawicz jest taką specyficzną sektą, to ona, zaraz to rozwinę, ona przecież no, wpływała zarówno na
Donalda Trumpa i na innych polityków związanych z tą tak zwaną prawą stroną sceny politycznej w Szab, ale także ma wpływy swoje oczywiście w Izraelu. A przypomnę, że Chabad Lubawicz jest na tyle niebezpieczną sektą, że wierzy w reinkarnację. Uważa, że dusze żydowskie zostały inkarnowane w ciała Polaków i Polacy są potomkami Żydów pomordowanych w Holokauście. Więc widać, że jeżeli tak oni w takie, że tak powiem, no, halachy wierzą, no to to jest bardzo niebezpieczne. No właśnie, tego typu brednie są bardzo niebezpieczne. Dla mnie to jest wręcz pewien rodzaj satanizmu. Bo zdecydowanie. Bo to dobry duch takich poglądów by nie podpowiedział. To jest sakralizm wyjęty oczywiście z wed indyjskich, co nawet siostra Michaela Pawlik, która była badaczką wed indyjskich, stwierdziła, że Talmud jest kopią wed indyjskich, więc sekta Chabad Lubawicz jest szczególną rodzajem sekty talmudycznej, która właśnie w tym kierunku swoją wiarę prowadzi. No dobrze, jak pana zdaniem to się będzie rozwijało? W jakim kierunku? Tych kontaktów jest bardzo wiele, obecność obywateli Izraela i służb izraelskich w Polsce jest bardzo widoczna. Nawet z długą bronią pojawiali się w miejscach publicznych, tak jak na lotniskach, na dworcach kolejowych, w różnych miejscach publicznych. Jak pana zdaniem to będzie przebiegać? No, jak będzie przebiegać, to się okaże, to zależy od tutaj kombinacji operacyjno-strategicznej państw BRICS, przede wszystkim Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej. Natomiast wiadomo również z mediów wolnościowych, mediów niekontrolowanych przez anglosasów, że dowódcy izraelscy z dowódcami ukraińskimi, nie tylko dowódcy jankescy z dowódcami ukraińskimi, spotykają się tu na ziemi polskiej w celach no, koordynacji działań pewnych, tak? Wiemy, że szykowane są systemy ostrzegania czy zwalczania dronów w izraelskich fabrykach, które są następnie mają być testowane w naszym kraju, po czym mają być eksportowane na Ukrainę, tak? Więc widzimy, że zrobili sobie z Polski taki nawet już nie informacyjny, a nawet energomaterialny wychodek dla swoich brudnych interesów, niecnych działań i ewidentnie przyspiesza tutaj sprawa wciągnięcia nas w konflikt wojenny. W ostatnim czasie miały miejsce ćwiczenia od 17 do 19 kwietnia. Nomen omen. Zakończyły się w rocznicę powstania w getcie. Wolfram 23 z udziałem, uwaga, Federalnego Biura Śledczego i tak zwanej polskiej policji, gdzie dowódcy jednostek policyjnych nie znali szczegółów tych ćwiczeń, co ciekawe, więc to pokazuje tajność akcji i niecne zamiary. Przypomnę, że Federalne Biuro Śledcze to jest taki formalny kontrwywiad. Natomiast jeśli on działa na terenie obcego kraju, to znaczy, że tutaj środowiska syjonistyczne już traktują ziemię polską jako swój wewnętrzny obszar. I to jest bardzo niebezpieczne. No właśnie, o tych ćwiczeniach było trochę informacji, były alerty, że z powodu ćwiczeń, jak to nazywano enigmatycznie, policyjnych, będą utrudnienia w ruchu i tak dalej. Natomiast po pierwsze one trwały rzeczywiście parę dni, ponadto no, chyba nie przez przypadek zbiegły się z dniem 19 kwietnia, czyli tak zwaną rocznicą tak zwanego powstania w getcie warszawskim, gdyż w ogóle kwiecień to jest taki miesiąc, w którym dotychczasowa najważniejsza rocznica 14 kwietnia, czyli święto Chrztu Polski,
jest przenoszona bardziej na 19 kwietnia jako święto no, menory. Zamieniamy krzyż na menorę po to, żeby te wszystkie plany syjonistyczne i żydowskie i również Chabad Lubawicz, bo to nie do końca jest organizacja syjonistyczna, nie do końca jest też żydowska, to jest raczej sekta pokłócona z niektórymi innymi nurtami judaizmu, ale niemniej oni wszyscy z tej zmiany narracji i zmiany ważnych wydarzeń w kwietniu korzystają. Czy pan by się podpisał pod tym, że rzeczywiście dryfujemy od 14 kwietnia jako rocznicy Chrztu Polski ku 19 kwietnia jako rocznicy tej rewolty w żydowskiej dzielnicy Warszawy? Tak, no rzeczywiście dryfujemy, zresztą i tak jak chyba u pana wspominałem, że miesiąc kwiecień jest niezwykle ważny dla tradycji żydowskiej, dlatego koncentrują się tu ważne ostatnio wydarzenia i rzeczywiście koliduje to w koncepcjach żydowskich ze świętem Chrztu Polski, które to święto jest marginalizowane i jak najmocniej wyciszane, bo nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek publiczne uroczystości 14 kwietnia z udziałem tych ważniejszych oficjeli były podejmowane w ostatnim czasie, oprócz roku 2016, a właśnie po tym roku 2016, kiedy obchodzono 1050-lecie państwa polskiego, zaczęto wyciszać te uroczystości, więc idzie to zdecydowanie w tym kierunku, żeby no, święta żydowskie były no, świętami, które mają być obchodzone przez Polaków, a raczej Poliniaków, bo Polacy nigdy się na to nie nabiorą. Czy jeszcze o tym Most 2 mamy coś do powiedzenia i czy pana zdaniem to może być podobna powiedzmy operacja jak Most 1, bo przypomnijmy, że wtedy na koszt polskiego podatnika, często polskimi samolotami linii lotniczych LOT pod ochroną polskich służb, w zasadzie GROM, jednostka GROM powstała po to, żeby osłaniać operację Most 1. Czy tu będzie podobny przebieg, że Polska będzie między lądowaniem operacji Most 2, czy może się okazać, że będzie tym lądowaniem docelowym? Może się okazać, że może być lądowaniem docelowym wskutek tego, o czym powiedziałem na samym początku audycji, przejęciu strategicznych gałęzi polskiej gospodarki, Wody Polskie, lotniska nie po to zostają przejmowane przez służby, czytaj, znaczy przez firmy, czytaj, służby izraelskie, które tutaj nie miałyby wykorzystać tego do właśnie nowej operacji przerzutowej większej grupy ludności. Przypomnę, że co jest bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy, że kilka lat temu miały miejsce starcia związane z próbą podporządkowania Sądu Najwyższego i w ogóle sądownictwa ekipie rządzącej w naszym kraju, nie mylić z naszym państwem. W każdym razie ostatnio podobny projekt przecież forsuje Benjamin Netanyahu. To, jak sam prezydent Herzog powiedział, może wywołać wojnę domową, dlatego że nawet wojskowi się sprzeciwili, duża grupa wojskowych tej reformie, co może być, a okazało się, że Mossad, czyli służba wywiadowcza izraelska, stała za tymi zamieszkami, czyli generowała całą tą moc tych zamieszek, żeby właśnie spowodować jakiś konflikt wewnętrzny. A konflikt wewnętrzny może być takim kasusem do właśnie masowego, większego eksodusu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te czynniki, związki ekipy obecnej rządzącej z Izraelem, z Chabad Lubawicz, ale nie tylko, z doradcami izraelskimi, takimi jak Johnny Daniels i innymi, no to widzimy, że i tymi projektami, które są bardzo podobne do tego, co działo się w Warszawie w kwestii Sądu Najwyższego i to, co się teraz dzieje w Izraelu,
no to widzimy, że tutaj mamy do czynienia z jakąś taką większą koordynacją, kombinacją operacyjno-strategiczną, która może być obliczona właśnie na taką operację Most 2, niestety w tym kierunku, w tym razem w naszym kierunku, jako kierunku docelowym. Więc czy ona się ostatecznie uda? Bardzo w to wątpię, dlatego że ja osobiście sobie nie wyobrażam, żeby zarówno Chińska Republika Ludowa, jak i Federacja Rosyjska zgodziły się na to, żeby w miejscu nowego jedwabnego szlaku, czyli tego projektu jednego pasa, jednej drogi i nowym tworze takim, który miałby graniczyć z Federacją Rosyjską, no, rządziły służby siły banderowskie i syjonistyczne, bo to by oznaczało prędzej czy później stały konflikt z sąsiadami, w tym z Federacją Rosyjską, a jeśli weźmiemy pod uwagę potencjał nuklearny, militarny Izraela i Ukrainy, no to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby Rosja tak patrzyła spokojnie na to wszystko, ale to oznaczać może niestety próbę wciągnięcia Polski, Polaków w wojnę z Rosją, do czego to wszystko zmierza w ostatnich kilkunastu, 14 miesiącach na pewno. No i tą smutną kontestacją chyba skończymy naszą rozmowę. No niestety wiele wskazuje na to, że ta operacja Most 2 rozgrywa się na naszych oczach. Ja tylko dopowiem, dziękując panu za audycję, że no to wszystko zależy od uderzenia w dolara. Jak się skończy dolar, to i skończą się pieniądze na tego typu operacje i pomysły. I tu należy liczyć na Chińską Republikę Ludową i państwa BRICS, że ostatecznie uderzą w dolara, czyli tego podpalacza, podżegacza wojennego, bo tym jest ta waluta w zasadzie. I miejmy nadzieję, że w tym kierunku to będzie zmierzać w ostatnim czasie i ta operacja ostatecznie, chociaż dochodzi, nie dojdzie do skutku. Dziękuję panu bardzo.